Dzień dobry, mili. Tutaj kiedyś płynęła Wisła. Tutaj, gdzie teraz jestem, kiedyś była wyspa, teraz już nie jest wyspą. Dzięki robactwu rządowemu zostało to zniszczone i to bez potrzeby w latach 90. Dzień dobry. Jak się nazywasz? O nie. Tu wszędzie była woda, tu wszędzie płynęła woda. Tama gdzieś była tak jak ta biała do pola. I ona szła od brzegu nie, ale od brzegu tej wyspy. Miała kilkadziesiąt metrów. Przed tamą było 4-5 metrów głębokości. Znaczy wiadomo, przy wyspie było płycej, a przy samej tamie było 4-5 metrów głębokości i woda przed samą tamą prawie stała, także mogliście sobie postawić na przystawkę. Nie, w ogóle miejsce bajkowe na każdą rybę. Na każdą rybę. Aż mi się po prostu nie chce wiedzieć, że tak było. I nikogo, słuchajcie, czasami pojedynczy jakiś stary żerania, który miał łódkę, bo tutaj zdarzało się, że jak była bardzo niska woda, to ktoś, kto się znał, to w wodzie po szyję przeszedł, po przykosie z góry wody. A tak to nie miał prawa przejść tutaj na tą wyspę. No nie było jak po prostu, nawet przy najniższych stanach wody. Trafiłem tutaj, miałem, nie wiem, 12 lat. Przyszedłem do kolegi i siedział tam stempel. I mówi, to może ze mną się mało lat przejdziesz, stempel tak do mnie mówi, na tamę. Ja mówię, czemu? Ja sam bierze, klenie. Ja mówię, dobra, poszliśmy piechotą, on miał tutaj skitrany w krzakach ponton. No i rozkładamy, dmuchamy tu na tym piachu. Ja patrzę, gdzie ta tama. Ja myślałem, że to jest taka tama jak we Wrocławku. Myślałem, że sobie tak tu spłyniemy. 12 lat miałem, nie? Że sobie 12 czy 13 spłyniemy i do tej tamy. I wychodzimy na jakichś kamieniach. Ja mówię, to kiedy na tą tamę płyniemy? No jesteśmy. A gdzie ta tama? No tu. Włocławek, a trochę kamieni, nie? Aha. No dobra, jak będzie łowił. Wyjął ten bambus, złożył. Koników polnych. Chyba ja nie wiem, czy ja jemu nie nazbierałem. Słoik czy coś zakłada i rzuca. Parę razy rzucił, chlast. Ma klenia. O! To ja też tak wziąłem. Co ty? Coś tam potem w końcu poczułem. On złowił kilka czy kilkanaście kleni, a ja nic. Ale wiesz, tego dnia chyba 4 małe klenie złowiłem. No i byłem szczęśliwy i zacząłem sam chodzić. I stempel mówi, słuchaj, to ja ci pokażę. Mówi, tutaj wiesz, gdzie jest ukryty ponton. To będziesz sobie brał i pływał sam. Ja mówię, dobra, pasuje mi. No i ile minęło? Następny dzień z rana już Piotr w tych krzakach szuka tego pontonu. No oczywiście nie mógł znaleźć. Nie macie pojęcia, jak ja wyglądałem. Ja znalazłem za jakiś czas ten ponton. Jak mnie te osty, pokrzywy, te komary, czy jakieś myszki, to wszystko pogryzło, człowieku. Ale znalazłem. Sam napompowałem, przypłynąłem, stanąłem na tamie. Mili, nie wyobrażacie sobie. Nie wyobrażacie sobie, jak chciałbym wrócić do tych chwil. I zacząłem łowić. Nie potrafiąc łowić, będąc dzieckiem, łowiłem ryby. Pewnego razu stempel mówi tak. No to co, to płyniemy? Płyniemy. Popłynęliśmy razem, połowiliśmy. Mówi, wiesz, ja zostaję na noc. Ale ja mam bierzmowanie. To mogę przyjść o godzinie, jak tylko będzie świtało. I na bierzmowanie mam na 8 czy 9, to 2 godziny wcześniej się zerwę. Dobra. Chodzę tu na ten brzeg. Widzicie? Krzyczę, stempel! Już. Podpływa do mnie. Co tam? Słuchaj, no w nocy to się nic nie działo. Tak naprawdę trochę kleni złowiłem. Ale tu taki, słuchaj, taki przyleciał taki facet. Przyjechał łódką, przypłynął. Słuchaj, on to ze 100 kilo złowi. Jak to 100 kilo? Na grób. Jak to? No mówi ci, człowieku, no normalnie dwie wędki non stop chodziło. No wchodzę na tą tamę, ciemno jeszcze, ale rozwidniło się, nie? I w tej tamie były takie zagłębienia, bo woda była niska i akurat była zagłębienie. Ja patrzę, słuchajcie, rano, a tam dziesiątki ryb, ale ryb. Kilka brzan to były takie jak nogi. Jak nogi! Ja mówię, nie, to nie, ja, nie to jest niemożliwe, to ja śnię. Ja mówię, ja jedną taką brzanę sobie wypożyczę od niego. Co podchodzę do tego, to tam... On taki bystry był. Wiecie, kto to był? Stefan. On był taki bystry, że no, trzy razy
zrobiłem podejście i odpuściłem. No bo wiadomo, no gdzie w taką rybę wejdziesz? No i słońce zaczęło wstawać, Stefan wyjął wór czy dwa, zapakował te wszystkie ryby do wora, na łódkę popłynął. A koparka moja to była tu, poniżej splotu. Takich ryb jeszcze nie widziałem. Stefan miał wtedy 30 parę lat, dzisiaj ma 70 parę lat. To było 40 lat temu. Mili. A jakim sprzętem on łowił? Nie ma teraz takich sprzętów. Archaiczne jakieś wędki, żyłki grube, ciężary, jakieś haki półostre, nie to co teraz. Wszystko odbywało się właśnie tutaj. W miejscu, gdzie zostało to zasypane przez tak zwane ODGW, potem RZGW, a teraz Wody Polskie. Niepotrzebnie, zresztą Nowicki wam doktor odpowiada. Na sprzęt przedpotopowy Stefan wtedy złowił dwa wory ryb. I to przez noc. A ile noc mogła? Kiedy jest? Kiedy się, słuchajcie chłopaki, bierzmowanie się robi? W jakim? Lipiec, maj? No, ja też nie wiem. W maju. W maju? Komunie w maju. W komunie w maju, o. Bierzmowanie chyba w czerwcu. W czerwcu. To był chyba czerwiec, słuchajcie. No. Mili, tu była taka ryba i co ciekawe, że kolektor żerański szedł, a tutaj syfu nie czepiał się syf. On obchodził z tamtej strony wysp. To w ogóle była rewelacja, słuchajcie, bo nie bywało. Poza tym tutaj... Jakie tu były sumy? Dopiero się potem dowiedziałem, ale to dalej wam powiem. No i dobra, popłynął ten. Stefan popłynął. Ja jeszcze z godzinę posiedziałem, na bierzmowanie poszedłem. No i co? No i mówię, no to teraz na mnie pora. No i zacząłem stosować tutaj gruntówki. Zacząłem łowić każdą rybę. A zaraz poniżej tamy były takie wielkie głazy, słuchajcie. A w tych głazach były potężne sandacze. Mili, może wiecie co, to jest opowieść na kilka odcinków. Dzisiaj zrobię wam taki prolog. Może o każdej rybie wam poopowiadam, jaka tutaj była, a dzisiaj zrobię wam taki prolog. Może taką mapę batymatryczno-raposką wam przedstawię, jak tu wyglądał ten przesmyk. Ten przesmyk, on tam mniej więcej był, panie kamerzysto. Ja wiem, ze 100 metrów stąd 150, może 200. Obustrasznie, on był potwornie bystry, jak Dunajec, nazywaliśmy go Dunajec. Ten, kto przepłynął ten przesmyk pod prąd, czyli w tamtą stronę na wiośle, to był kozak, to był kozak. Ja przepływałem, Stefan przepływał. Natomiast tak, żeby ktoś tego, mało kto, no Michał przepływał tego, co nauczyło. Ale tak, żeby jakiś tego, nie było tak łatwo. Potem to się rozmywało i tu wszędzie tak wolno woda płynęła, a przed tamą był właśnie straszny, straszny rów. Za tamą, w ogóle na tych piaszczynach, to wszędzie były piachy, oczywiście zakryte, to była masa ryb. Nie pytajcie, co się na tych piaskach działo w nocy. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Mogę wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Stałem kiedyś na tamie, w nocy, a niebo było całkowicie bez chmur. I nagle patrzę, siarczysty deszcz pada. Za tamą, na wodzie stojącej, była niska stan wody i tam w ogóle woda stała. I tam było płytko, bo tam po jaja mniej więcej było. No aż po kostki, pod wyspę, wiadomo, tam po kolanko. Ja mówię, ale deszcz. Ale tak patrzę, księżyc, gwiazdy, na głowę nie kapie, na ryj nie kapie. Co to jest? Miliardy drobnicy. Nie mówię, że uklei. Miliardy drobnicy. Mili, jakieś tarło musiało być, czegoś. Może to było tarło uklei, czerwiec, może to był, nie wiem. Mili, nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Nigdy nie zobaczę czegoś takiego. Miliardy, nie miliony, miliardy. I oczywiście w tych uklejach czego tam nie było? I sumy, i wszystko, co zjada ryby. Nie, dlatego mówię, nie ma ryby. Nie ma ryby, bo to, co ja widziałem, w latach 70., to było w latach 80., przepraszam, skoro jestem 67 rocznik, a miałem 10 lat, 77,
No to był koniec lat 70. To był koniec lat 70. Początek lat 80. To ci starzy mówili, nie ma ryby. Dlatego ja teraz mówię, nie ma ryby. Niby jestem stary w sensie takim wędkarskim, nie ma ryby, bo to co jest, to naprawdę nie. Ale ja naprawdę miałem siermiężny sprzęt. Dzisiaj, dzisiaj to nawet nie chcę sobie wyobrazić, co bym, jakie ryby bym się łowiło. Zaraz przyjdzie mój kolega, którego byłem nauczycielem. On dosyć sprawny uczeń, jeden z moich lepszych. Znaczy ja tak naprawdę kilku wychowałem. To może pójdziemy ze szpikulcem i może namierzymy tamę, to byśmy wam dokładnie pokazał. Ale mili, za tamą była te głazy, taka tama z naturalnych, potężnych takich głazów. Ja nie wiem, na ile one były wkopane, ale one, no nie wiem, no 1,5 metra to one wystawały inaczej. One wystawały, jak była niższa woda, tyle nad wodą, ale to były takie głazy, to wielotonowe. I w nich siedziały to, co ja łowiłem, sandacze i klenie. Ale tam też sumy. Michał wszedł, to ten co przyjdzie, może niech on opowie, jak łowił tam sandacze na woblery i co się stało, jak mu się zahaczył wobler na drzewie, z brzegu łowił tam. To może niech on wam opowie, jak będzie chciał. To... A jak nie, to ja wam opowiem. Mili, a potem wyspa była przegrodzona przesmykiem. A w tym przesmyku był największy rybo, jakich słyszałem, jeśli chodzi o sandacze. Płynęliśmy tam kiedyś z Michałem. Od jednej strony ten przesmyk był tak zarośnięty takimi nawisami z wiklin różnych tych i tam spod tych wiklin takie zasysania były. My nie widzieliśmy takich zachowań ryb. I Michał mówi, bo też Michał już poznał odgłosy ryb, spławy i Michał mówi, szczupaki. Ja mówię, no bo ja niczego tego nie znam. I innych ryb widziałem zachowania, jak zbiera sandacz, jak chrumkają jazie, jak klenie, jak sumy, jak się spławia brzana, bolek, tak, siak, owak, leszcza odróżniłeś spław, klenia, jazia, odróżnialiśmy to. A to było nietypowe. I co się okazało? I mówi, przyjedziemy tu na żywca, to tego szupaka złowimy. Nie stać nas było jeszcze na woblery wtedy. A wiecie co to były? To były potworne sandacze. Okazało się, że tam Stefan łowił, i to nie jednego, jak miał pozwolenie na maszynkę. No. Ponad 20-kilogramowe sandacze. Tam były największe sandacze, jakie były w ogóle. On mówi, że też tak jest Stefan, nie? To encyklopedia w ogóle. Największe sandacze, o jakich słyszałem w ogóle w Wiśle. Były tam, właśnie tam. A na końcu wyspy już, bo wyspa była przedzielona tak jakby na dwie wyspy. Była duża wyspa ta, która już nie jest wyspą, i mała wysepka taka. Ten przesyp między tymi dwoma wyspami przechodził. A za nią była przykosa wychodząca w stronę, powiedzmy, Biela. I nie głęboka przekosa, dwumetrowa, dwa z hakiem. I tam siedziały sumy, na której, a na tej przykosie łowił z świętej pamięci cygan. Mili, nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, ile tam było tych sumy. Ale to po kolei wam opowiem. Może dzisiaj, skoro już jesteśmy tak na mojej ukochanej wyspie, gdzie... Pamiętacie, umarł bokser nie tak dawno? Nasz wielokrotny mistrz Polski. No to właśnie on tutaj miał swoje miejsce. Zanim ja tutaj przybyłem, to właśnie skrzeczak miał tutaj, skrzeczaki w ogóle, swoje miejsce i łowili ryby. I ja jeszcze pamiętam, znalazłem taki pal wbity tutaj w pewnym miejscu. Niedaleko stąd była taka plażyczka, to już tego już pala nie ma. I jak ktoś się wbijał na tą wyspę, to nie pamiętam, czy Pawełek, czy Krzesiu, czy obydwa łapali go, przywiązywali go do tego wbitego pala i stawiali przed nim w upał kubeł wody. No i ten przybysz mówi, puśćcie mnie, ja już tu nigdy nie... Na pewno. Jak już... Oczywiście przyjechali swojaki, bo oni się znali, to nie to, że tamtego. No i to pamiętaj. I tak cały dzień na przykład, no nie będę mówił kogo, nie wiem, czy on jeszcze żyje, tak związali. I on mi opowiada, mówi, ja już nie miałem siły, ale... I naprawdę, ja tylko patrzyłem, czy skrzeczaki... Nie, gdzieś jak są, to wtedy przychodzimy. Jak tego nie wiedziałem, to nie przychodziłem. To starorzecze. Inaczej, ten przesmyk zaczynał się od kolektora i była taka wąska rzeczka. Może nie na przeskok, ale na dwa przeskoki. Chodź, kochany, chodź, maluńku. Zobaczcie, jakiego mamy tu. Miś przyszedł. Misio. I tam była ryba, tam były stare tamy patykowe. Kilka tam.
i tam cały czas ryby uciekały. I tutaj wchodziła tak ta tama, dodatkowo wchodził przesmyk i główny nurt tamtej strony. I tam się taki nurt zbierał, że mało kto mógłby ten nurt przepływać łodzią pod prąd. Ale raz z Michałem zauważyliśmy, jak pod samym brzegiem na 1,5 metra wyskakiwał kilkanaście razy leszcz. Nie 4-5 razy, ale kilkanaście razy. W to mi spowodowało. Ryby też się bawią. Pili. I zobaczcie, takie rzeczy utkwiło w moim mózgu. Człowieka, który ma 55 lat. Dlaczego? To jest ciekawe. Jak pływaliśmy tym małpim gajem, z tych tam zawsze uciekały ryby. I wpływaliśmy tym małpim gajem tutaj. I w pewnym momencie tutaj była zatopiona barka. Nie wiem, czy ze średniowiecza. Z takimi cegłami. A teraz, żeby ten ciach. I teraz zobaczcie, widzicie te? To sobie siadałem, słuchajcie, płocie łowiłem leszcze na tych brzegach. Wszystko było, była ryba. A tu łódka cygana stała, ale to opowiem wam o tym wszystkim.